Podam przykład, który pokaże, jak świadkowie Jehowy manipulują słowami. Posługują się dwoma określeniami, Chrystus i pomazaniec, odnosząc każde do innej osoby lub osób. Słowo Chrystus, które jest hybrydą pochodzenia greckiego, faktycznie znaczy to samo, co hebrajski Mesjasz i polski pomazaniec. Towarzystwo Strażnica odnosi słowo Chrystus do Syna Bożego niczym nazwisko. Słowo to użyli naśladowcy Jeszu i było to tłumaczenie słowa Mesjasz. Ponieważ nie jest to imię własne, lecz już tytuł, więc można było je przetłumaczyć. Uczniowie imię Jeszu starali się oddać dokładnie za pomocą liter greckich, ale tytułu Mesjasz nie oddali po hebrajsku, tylko użyli grecki odpowiednik, czyli słowo Chrysto. Dzisiejsze odstępcze chrześcijaństwo, w tym także świadkowie Jehowy, robią dokładnie na odwrót. Nie używają imienia Jeszu, tylko lokalnego zamiennika. W Polsce jest to Jezus, w Hiszpanii Jesus, w Anglii Jesus. W ten sposób nikt nie wzywa prawdziwego imienia Pana. Z tytułem Mesjasz zrobiono odwrotnie. Uczniowie Pana go przetłumaczyli, a dzisiejsi chrześcijanie zaadoptowali je do każdego języka, przeważnie nie tłumacząc go. Chcąc naśladować pierwszych uczniów Pana, powinniśmy używać polskiego słowa pomazaniec i nie tłumaczyć imienia Jeszu, lecz oddać je możliwie jak najdokładniej za pomocą polskich liter. Ale pisane byłoby w różnych językach inaczej, wymawiane tak samo. Towarzystwo Strażnica uważa, że Mesjaszy jest więcej niż jeden. Jednak ukrywa ten fakt przez zręczne żonglowanie słowami. W tym celu słowo Chrystus używa tylko w odniesieniu do Syna Bożego, a słowo pomazaniec czasem używa jako określenie pozostałych Chrystusów. Grono 144 tysięcy łagodnie usposobionych pomazańców będących współdziedzicami z Chrystusem obejmie razem z Nim ziemskie dziedzictwo. Tak czytamy w Strażnicy z 2008 roku w artykule Jak powinniśmy traktować innych. Trudno powiedzieć, jak to jest możliwe, ale faktycznie nikt ze świadków Jehowy nie potrafi wyłapać faktu, że w ich gronie żyją ludzie nazywający siebie Chrystusami, czyli pomazańcami, bo to jest to samo. To pokazuje, jak duże jest zaufanie do tego, co publikuje ciało kierownicze świadków Jehowy. Oczywiście moim zdaniem całkowicie nieuzasadnione zaufanie. Wątpię, by większość świadków po zwróceniu uwagi na tą manipulację potrafiła odnieść się krytycznie do swoich nadzorców. Prawdopodobnie zbagatelizowaliby problem, twierdząc, że to szczegół bez znaczenia. Tymczasem jest to bardzo poważna sprawa. W prawozdaniu z Mateusza 24, rozdział 4 i 5 werset czytamy: A Jeszu odpowiadając rzekł do nich: Baczcie, żeby was nikt nie wprowadził w błąd, bo wielu przyjdzie powołując się na moje imię i mówiąc: Ja jestem pomazańcem, i w błąd wprowadzą wielu. W przekładzie Nowego Świata zamiast pomazańcem znajdujemy słowo Chrystusem. Czy rozumiesz, jaki problem z tym proroctwem mają świadkowie Jehowy? Otóż ich zdaniem oprócz Chrystusa jest jeszcze 144 tysiące Chrystusów, ale ukrywają ten fakt, nazywając ich pomazańcami. Sprawa się jeszcze bardziej komplikuje na niekorzyść świadków, gdy czytamy w sprawozdaniu z Mateusza 24, a werset 24, że powstaną fałszywi Chrystusowie. Liczba mnoga Chrystusów może oznaczać wielu pojedynczych pomazańców lub jedno, ale za to liczne grono tych samozwańczych Chrystusów. Kilka tysięcy świadków Jehowy twierdzi dziś, że jest Chrystusami, czyli pomazańcami. Nie można więc wykluczyć, czy proroctwo z Mateusza 24:5 spełnia się także na nich. Bo wielu przyjdzie, powołując się na moje imię i mówiąc: Ja jestem pomazańcem, i w błąd...